Ach tak, to będzie dobry wieczór, żeby zmontować Rafałowy film. Ach, tak jest. Sporych na tło. Piny. Nie. 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 Rafał nie nagrał wstępu. Dzień dobry bardzo, ja jestem Rafał i dzisiaj wymontujemy baterię ze starego MacBooka i wsadzimy nową, prosto od Apple. Zapraszam. Co tutaj mamy? Mamy tutaj przesyłkę od Apple'a. Bateria została zamówiona w takim, no, sporych rozmiarów kartonie. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Trochę się rozwaliła podczas przesyłki. Coś tutaj się zgniotło. Ale chyba jest cała. Strasznie duża. Ledwo co mieści się na biurku. Dużo takich kawałeczków papieru. Takie to wypełnienie. I sama bateria. W trochę mniejszym pudle. Tak oto wygląda wnętrze. Tak oto wygląda zawartość kartonu z przesłaną baterią. Wklejki, żeby baterię przykleić. Nie wiem, co to są te metalowe piny. Zobaczymy. Sama bateryjka, normalnie matrioszka. Tu chyba mogłoby być więcej tych baterii. Tak właśnie wygląda bateria do MacBooka Air z procesorem M1. MacBooka mamy już otwartego. To już tam widzieliście wiele razy. Otwieranie tego sprzętu jest dość proste, więc nie ma tutaj co się sprężać przy tym. Pierwsze, od czego zaczynamy po zdjęciu klapy, to odłączenie akumulatora. Potem trzeba zdemontować głośniki. Będzie potrzebny wkrętak. Torx 3 bodajże to jest. Głośniki są podklejone na wklejki, tak jak baterie w iPhone'ie, więc trzeba te wklejki usunąć. Fajnie by było, gdyby ta wklejka nie zerwała się. Chyba się zerwało. Delikatnie staram się podważyć ten głośnik. Delikatnie podważam, znaczy może nie tak delikatnie, ale staram się nic tutaj nie uszkodzić. Słyszę, jak podklejka powoli tam się rozkleja. Chyba się odkleiła. Kawałeczek faktycznie został. No to jest trochę... O, widzicie? Złapała to podklejka się. Podklejka weszła pod podklejka od akumulatora i się zerwała. Trochę za bardzo kombinowałem i nie pykło. Taśma od głośnika odpięta. Kolejna podklejka. Może tym razem pójdzie lepiej. No, pięknie poszło, aż się klej został. A. Czuję, że ten temat będzie skomplikowany. Super, przykleiłem sobie do kabla podklejkę, do kabla od mikrofonu. Jasny gwint. Mówiłem, że to będzie jakaś porażka. Teraz tak. Akumulator jest przykręcany na dwie śrubki.
oraz ma 6 podklejek, więc trzeba je odkleić. No, zaczyna się fajnie. Bateria już jest całkiem luźna, ale została jeszcze taśma od trackpada, którą trzeba odłączyć. A żeby to zrobić, trzeba odkręcić blaszkę, delikatnie taśmę odkleić, ponieważ ona jest trochę, powiedzmy, podklejona do ogniwa. Róbcie to delikatnie, żeby nie urwać takiej taśmy. Widzicie, tu jest trochę kleju. No i co? I teraz to powinno wyjść pięknie. Wyszło. Widać ślady po podklejkach i ogólnie teoretycznie to jest wszystko. A żeby zamontować ogniwo, trzeba to zrobić w odwrotnej kolejności. Proste, co? Zastanawialiście się, do czego są te kołki? No ja się zastanawiałem. Myślałem, że tylko ja tutaj jestem kołkiem, no ale niestety nie jest tak źle. Apple dostarcza też kołki. Nie wiem, czemu są trzy. Bo teoretycznie tutaj są potrzebne dwa. Są kołki ustalające. No i są, nie? I teoretycznie to wszystko. Ciekawe, czy może sobie jeszcze trzeci wkręcę? Może być, ale to z drugiej strony czemu nie ma czterech? Nie mam pojęcia. Okej, no więc tak. Są prawe i lewe te podklejki. Przychodzą tutaj. Więc co, zaczynamy kleić. Coś takiego mniej więcej. To jest trochę upierdliwe, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie klejenie. Bateria pasuje. A co się dzieje z taśmą? No tak, powiedzmy, nie pasuje. Teraz pora na głośniki. Podklejki mniej więcej przyklejam, powiedzmy, na oko, po środku. No i co? Fail. Teraz już wiem, po co są podklejki. Śrubkę do baterii tu wkręciłem. Taśma ułożyła się, no jakoś tam się ułożyła, powiedzmy, nie jest źle. Zanim jeszcze zamknę to urządzenie i zakręcę, podłączę je do ładowania i zobaczymy, czy poprawnie uruchomi się. Uruchamia się, przełączył się na 20 V, pobiera 40 W. Jest ok, bateria jest ładowana. 46 W urządzenie pobiera. Wszystko jest widoczne. Wydaje się, że jest ok. Bateria przyszła naładowana w niewielkim stopniu, około 20 kilku%. A czy działają na przykład kamerki? Kamerka działa, chociaż to nie było odłączone, ale warto sprawdzić. Odłączone były głośniki, więc te koniecznie trzeba będzie sprawdzić. Głośniki działają. Rafał Bielawski, słucham. Stachu. Okej, pora wytestować dźwięk. Zrobiłem sobie balans na prawą stronę, bo ten głośnik był odłączane, jakby coś nie grało, albo coś by nie działało, to by nie grał. Ale gra. Wydaje dźwięki. Jest ok. A drugi głośnik też wydaje dźwięki poprawnie. Co mówi Coconut Battery na temat takiej właśnie wymienionej baterii? Bateria wyprodukowana mniej więcej pół roku temu. Ma 154 dni. Podłączona ładowarka 100-watowa, to się zgadza, 0 cykli ładowania. Wydaje się, że wszystko jest git.
Więc mniej więcej tak wyglądała wymiana baterii. Fajne jest to w tych podklejkach, że jest ich jednak trochę więcej. Zastanawiałem się po co, ale właśnie można sobie zrobić kuku. Wtedy można szybko ogarnąć temat bez problemu. Więc co, jeżeli chcecie wymieniać baterię we własnym zakresie? Myślę, że możecie. Nie jest to zbyt skomplikowane. W tym modelu nawet jest to dość proste, dość intuicyjne. I nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można sobie zrobić jakąś naprawdę turbo krzywdę. W starych modelach to było zdecydowanie gorsze. Tam podklejki to były jakieś dwustronne taśmy klejące i wyrwanie tej baterii to jest jakiś koszmar dosłownie. Tu jest w miarę okej. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.